Dzień dobry, witam serdecznie. Rafał od kilkunastu lat pasjonuje się piramidami i innymi tematami związanymi z energią, z energetyką, z promieniowaniem kształtów. Powiedz proszę, dlaczego akurat piramidy Cię zaczęły pasjonować? Kiedyś przeczytałem jakieś informacje kilkanaście lat temu w naukowych pismach na temat piramid. I pomyślałem sobie, że można byłoby spróbować działania takiej piramidy, tego kształtu na sobie samym. Niekoniecznie wyjeżdżając do Egiptu. No ale to musiałbyś mieć albo się skurczyć, albo piramidę rozciągnąć, nie? Tak, więc pomyślałem sobie, że zrobię taki eksperyment właśnie. Czyli te piramidy to jest efekt mojego eksperymentu. I ten pierwszy eksperyment na czym polegał? W zasadzie eksperyment polegał na zbudowaniu piramidy z rurek miedzianych. I to był mój pierwszy prototyp. I zaraziłeś tym tematem innych ludzi, że zacząłeś to więcej produkować tego, czy jak to było? Tak, dałem ogłoszenie o tym, że robię takie piramidy, i zaczęli pojawiać się zainteresowani ludzie, którzy po prostu zamawiali. Piramidy trochę tajemniczo brzmią i tak wygląda na to, jakbyś jakieś tajemnice związane z tymi piramidami ukrywał. Co tam jeszcze takiego ciekawego? Tajemnica jest tajemnicą dotąd, dopóki po prostu nie zostanie ujawniona, więc ja nie mam akurat żadnych powodów, żeby skrywać jakieś właściwości dotyczące piramid, które robię. Dlatego, że te właściwości każdy, jeżeli będzie chciał, może się o nich dowiedzieć. No przed chwilą posiedziałem chwilę pod tą dużą piramidą, no i powiem, że bardzo ładnie się wchodzi w taki wyższy stan medytacji. Tak jakby coś powodowało z zewnątrz też. Tak, no od dawna krążą zarówno legendy, jak i podobno sprawdzone naukowo fakty, że piramidy wyraźnie oddziaływują na organizmy żywe. Nie tylko na ich stan duchowy, stan umysłu, ale również na funkcjonowanie na poziomie somatycznym organizmu. No, najłatwiej się przekonać o tym samemu, więc ja postanowiłem nie wierzyć w statystyki ani w zapewnienia naukowców spierających się na temat, czy to działa, czy nie działa. Postanowiłem sam sprawdzić na sobie tą formę, ten kształt, bryłę geometryczną, fascynującą. No i przy okazji pomóc innym doświadczyć tych właściwości. No dobrze, a jakie praktyczne efekty miałeś z tym? Pierwszy taki praktyczny, taki bardzo wyraźnie odczuwalny efekt, kiedy usiadłem pod piramidą, było jakby zatrzymanie się wokół mnie czasu. Przestałem odczuwać w jakiś taki fenomenalny sposób, nie potrafię tego opisać słowami, w jaki sposób przestałem odczuwać to odczucie braku upływu czasu, ale no miałem takie przeświadczenie i oczywiście odczułem też taki spokój. Znaczy to jest jedno z drugim powiązane. Tak, brak znikło uczucie niepokoju, pośpiechu, uczucie oczekiwania, co bardzo właściwie pomaga w relaksacji, w głębokim zrelaksowaniu się. Bardzo łatwo zasnąć pod piramidą ludziom, którzy cierpią na bezsenność. Myślenie się zatrzymuje. Tak, myślenie myśli płyną wolniej, mniej chaotycznie. Łatwiej można wtedy. I w tych swoich piramidach też stan medytacji. Kryształy używasz, tak? Tak, odkryłem to, że kryształ wzmacnia działanie piramidy. W kopułce piramidy zatapiam kryształ z
mieszany z opiłkami metalu. Mhm. Zatopiony jest w żywicy epoksydowej. I to tworzy tak jakby coś... Tworzy orgonit, tak. Jest to orgonitem, jest to takim... staje się piramidą orgonową. Mhm. Jest to taki zainstalowany generator orgonu w szczyt piramidy, co wzmacnia jej działanie. Wyraźnie wzmacnia. Mhm. Oprócz piramid zajmujesz się również leczeniem reiki, tak? Bardziej profesjonalnie, czy tak tylko od czasu do czasu? Wtedy, kiedy ktoś poprosi mnie o pomoc. Mhm. W naszej rozmowie... Nie jest to źródłem mojego utrzymania. Tak, zauważyliśmy, że reiki współcześnie w dużej mierze działa na zasadzie efektu placebo, czyli załóżmy, jakaś znajoma dzwoni do ciebie i mówi: słuchaj, boli mnie głowa, pomóż mi. Bo to tak w rozmowie wyszło, że oboje mamy podobne doświadczenia, czyli ktoś dzwoni, mówi: pomóż. Ja mówię: dobrze, zaraz ci pomogę. Zapominasz o sprawie i za 10 minut ta osoba dzwoni albo pisze SMS-a, że o, dziękuję za pomoc, gdzie nic nie zrobiliśmy. Aczkolwiek otwiera się pewien kanał, dzięki którym myślimy o tej osobie. Wystarczy, że pomyślimy o tej osobie dobrze. Mhm. Jest to na tej zasadzie. Tak? Znaczy ja tu widzę jakby połączenie tych dwóch efektów, czyli że to reiki gdzieś tam działa, ponieważ ta nazwa, powiedzmy, się pojawiła, i również jest tu efekt placebo, że ta osoba myśli, że to zadziała za chwilę i też daje to pozytywny efekt. Myślę, że reiki, praktykowanie reiki jest po prostu zgodą na naszą wewnętrzną, zgodą na akceptację tych zasad. Mhm. I dzięki temu, że tworzymy w naszym umyśle taki wzorzec, na takim bardzo, no, stawiamy ten wzorzec na takiej naszej wyższej półce w naszej świadomości, prawda, w honorowym miejscu, i dzięki temu, no, wgrywamy sobie taki program takiej pomocy duchowej. Otwieramy się pewne czakramy, o których my, no, może nie jesteśmy na poziomie świadomości, nie jesteśmy tego tak wyraźnie świadomi, prawda? Odbywa się to... Podświadomość po prostu wie. Tak, tak. No, na tych poziomach mniej świadomych. Mhm. A jeszcze temat, który Cię też interesuje, mianowicie runy. Skąd zainteresowanie runami? Padła mi kiedyś książka pana Olgierda Łukasiewicza, zatytułowana Runy, po przeczytaniu tej książki. Nie, nie. Przepraszam, Olgierd Łukaszewski, tak, pomyliłem nazwisko. Aha. Olgierd Łukaszewski. No i do czego? I po przeczytaniu tej książki natychmiast coś mnie pchnęło, jakaś dziwna siła, tak jakby popłynęła z tej książki do mnie, że poczułem, że ja już to po prostu znam, tak? I po prostu następnym krokiem była wycieczka do lasu po gałąź, którą pociąłem, namalowałem runy i one zaczęły do mnie przemawiać od razu. Dlatego, że runy mają taką właściwość, że one do nas mówią. Nie musimy się ich uczyć, tylko one nas uczą. Jeżeli je używamy, jeżeli patrzymy na te znaki, to te znaki zaczynają do nas przemawiać i uczą nas. Mhm. Ale to są jakieś duchy tych znaków, czy z czym to jest związane? Czy coś z przeszłości twojej, z poprzednich ciebie? Ludzie nie używali run do zapisywania informacji kiedyś. Mhm. Oni używali run do przekazywania uczuć, odczuć po prostu. Porozumiewali się w inny, magiczny sposób. Mhm. Dla nas niepojęty. Czyli taki subtelny, energetyczny sposób dialogu. Runy są językiem symboli. To nie są zapisy z głosek, dźwięków. To są symbole określające, opisujące żywioły, kombinacje żywiołów. Mhm. No i załóżmy, ktoś... Zjawisk, pór, elementów, odstępów, odcinków czasu, po prostu, natury. Wszystkich składników... naszego otoczenia, po prostu wszystkich aspektów. Dobrze, i teraz załóżmy, że ktoś chce, żebyś powróżył mu runami, jak to się mówi, powróżyć, czy jak to wygląda? Może to ktoś, to jest kwestia
no, nazwania, prawda? Ktoś może poprosić mnie o to, żebym powróżył, ktoś może poprosić, żebym... poczytał, tak? Tak, poczytał. No, generalnie chce się coś dowiedzieć, prawda? Z run. I jaki efekt tego jest? Czy to jest coś takiego jak przepowiadanie przyszłości, czy mówienie o tym, co... Tak, to zależy od interpretacji. To tylko i wyłącznie zależy od osoby, która interpretuje, czyta runy. Tłumaczy to na nasz język. Po prostu, którego nie rozumiemy. Można powiedzieć, że ten, który czyta runy, jest jakby takim tłumaczem. Tłumaczem. Tłumaczem tego, co... Tak, tego co języka, płynie. Języka tego innego świata. Tego starego świata magicznego. A skąd w ogóle runy pochodzą? Czy to jest coś starosłowiańskie, czy bardziej celtyckie? No z tego, co wiem, jest to bardziej celtyckie, bardziej z północy. I dlaczego oni to stosowali? Tak jak wspomniałem, był to język magii, prawda? Były to znaki magiczne, znaki opisujące emocje bardziej albo zjawiska niż zapisy zgłosek. I były po prostu narzędziem do porozumiewania się, ale na innej platformie. W ogóle ludzie w tamtych czasach, plemiona prehistoryczne porozumiewały się bardziej językiem emocji niż tym racjonalnym. Czyli bardziej prawą półkulą niż... Tak. Więc bardziej życie było bardziej żywiołowe, bardziej opierające się na intuicji, na znakach, na magii. Druidzi wybierali miejsca na... Czyli runami zajmowali się druidzi. Tak. I to byli kapłani, czy to byli po prostu ludzie, którzy się tym zajmowali? Jakieś dane historyczne? Przez to społeczeństwo wyodrębnieni ludzie do pełnienia takiej roli, takich właśnie magów. Takich szamanów. Szamanów. Dobrze, ale teraz jeśli chodzi, no, powracając do piramid, czy masz jakąś ofertę związaną z piramidami? Czyli na przykład ktoś chce postawić na swojej działce piramidę, czy czymś takim? Tak, mam na mojej stronie internetowej dokładnie opisaną, wyszczególnioną ofertę co do wielkości, rozmiaru piramid. Tak. I budujesz piramidy z czego? Rurki miedź. Miedziane? Miedź, tak. Głównie miedź, tak jak wspomniałem, to jest głównie miedź, w 99% to jest miedź. Tak jak wspomniałem, w kopułce jest żywica, w której zatopione są kryształy i opiłki metalu, różnych mieszanych metali. No i narożniki tylko, które trzymają tą piramidę razem. Lutowane są. To są spawane pręty ze stali nierdzewnej. Ze względu na wytrzymałość mieć. Lutowaną miedź nie miałoby takiej wytrzymałości na spojenia. Także niestety jest to jedyna część stalowa, ale musi być bardzo wytrzymała, więc po wielu próbach i eksperymentach zdecydowałem się na stalowe narożniki. Jakie właściwości mają piramidy, które są przeze mnie wykonywane? Jako że miedź sama w sobie jest metalem, jest uważana za metal leczniczy, czyli kontakt z miedzią pomaga na artretyzm. Znaczy kontakt w sensie energetycznym. Tak, że miedź sama w sobie jako metal po prostu w ten sposób jonizuje, energetyzuje po prostu powietrze, atmosferę wokół siebie. Że jest bransoletki z miedzi, elementy miedzianych, na przykład łóżek pomagały, no, już w dawnych czasach były stosowane jako leczenie artretyzmu, prawda? Także ze względu na miedź, że miedź jest takim metalem półszlachetnym, można powiedzieć, ma działanie terapeutyczne, postanowiłem wykorzystać w kombinacji z kształtem, jako kształt piramidy, jako sam kształt, niezależnie od stosowanego materiału, jest
oddziaływuje na organizmy, więc postanowiłem to skumulować, skompilować działanie miedzi z działaniem piramidy jako kształtu, dodając jeszcze do tego kryształt, który jest jakby takim generatorem, soczewką, która skupia energię. Chciałem powiedzieć jeszcze właśnie, w jaki sposób w środku, w piramidzie, wewnątrz piramidy odbywają się te procesy, które działają bardzo korzystnie na nasz organizm i na nasze samopoczucie mentalne. Więc w środku mamy takie same energie, które są na zewnątrz piramidy. Czyli pole elektromagnetyczne, energie z wyładowań atmosferycznych, prawda, pole grawitacyjne, promieniowanie kosmiczne i tak dalej. Więc to są dokładnie te same energie. Co masz na myśli, tak? Mówiąc energię z wyładowań atmosferycznych? Chodzi o te jony. Wyładowanie atmosferyczne, one się odbywają w każdym momencie w przestrzeni, tylko są albo słabsze, albo silniejsze. Jeżeli jest burza, mamy do czynienia z dużymi, po prostu z dużym skupiskiem jakichś tam cząsteczek. Natomiast możemy doświadczyć wyładowań nawet w pokoju, prawda? Kiedy się dotkniemy do dywanu, potrzemy dywan i dotkniemy do metalowej poręczy, prawda? Też jest to takie same wyładowanie atmosferyczne i powietrze jest przesiąknięte tymi wyładowaniami, mikrowyładowaniami. Z tym, że o ile na zewnątrz te działania tych energii mogą działać na nas w sposób niekorzystny, czyli nas często osłabiać albo rozpraszać, o tyle w piramidzie te energie się harmonizują, one ze sobą współgrają, nie są w konflikcie ze sobą. Zaczynają się harmonizować i w ten sposób nasz organizm, umysł stajemy się spokojni po prostu. Zaczyna ta energia pracować na naszą korzyść. Czyli piramida działa w sumie tak jak soczewka pewnego typu. Tak, taka soczewka i takie, można powiedzieć, daszek, schronienie, taki parasol. I przed tymi... ognisko tej soczewki jest w którym miejscu? Można powiedzieć, że poprzez szczyt piramidy wpływa ta energia, prawda? Ona się jakby kumuluje. Natomiast największy efekt jest odczuwalny w centrum piramidy. Centrum, czyli tak. Od czubka do podłogi. Mniej więcej w centrum, czyli od 1/3 wysokości, licząc od podłogi, od podłoża. Czyli jeżeli będzie na tej wysokości, na tej osi w ogóle będzie znajdować się nasze ciało, głowa, czy serce, czy żołądek, to i tak będzie na nas działać po prostu wewnątrz ta energia. Ona będzie po prostu przepływać. Przez nas. I około 20 lat temu, ja pamiętam, zrobiłem takie doświadczenie z piramidami. Zrobiłem sobie z tektury piramidę, taką gdzieś w wysokości 12-15 cm i włożyłem tam mandarynkę. Znaczy dwie mandarynki wziąłem. Jedną obok piramidy, a drugą w piramidzie. I na drugi dzień smak był zupełnie inny. Więc zacząłem robić doświadczenia dalej. Tak kilka razy to zrobiłem i zawsze efekt był taki sam, że ta mandarynka pod piramidą była smaczniejsza niż ta, która była obok tej piramidki. Pomimo, że to było tylko z tektury, zwykła tektura, piramidka z tektury. Tak. To zmienia w ogóle strukturę molekularną organizmu. Tak, energetycznie tak, zmienia. Tak, od poziomu molekularnym również. Tak. Jakby wzbogaca. Wzbogaca, harmonizuje, naprawia. Naprawia po prostu strukturę DNA. Więc chciałem jeszcze dodać, że takie mam doświadczenie ja oraz klienci, którzy kupowali tą piramidę ode mnie i z którymi mam kontakt stały, że bardzo pomaga na bezsenność. To znaczy w jaki sposób? W ten sposób, że ludzie, którzy brali tabletki silne, byli uzależnieni od silnych tabletek przeciwbólowych lub po prostu nasennych i nie mogli z tego powodu, nie mogli bez takich tabletek zasnąć z powodu bólu lub czegoś innego przeszkadzającego w zasypianiu, pod piramidą uspokajali się i zasypiali bez... Ja sam tego doświadczyłem, że
relaks jest naprawdę głęboki i zależy od tego, jak długo się też pod tą piramidą przebywa. A czy są jakieś zagrożenia, że jak ktoś za długo będzie nie, siedział? Nie ma w zasadzie żadnych zagrożeń. Nie ma żadnych zagrożeń, dlatego że w życiu się spotykamy przecież bardzo często z kształtem piramidalnym. Są to dachy domów niejednokrotnie są budowane w kształcie piramidy, tylko tego nie zwracamy na to uwagi, bo piramida działa nie tylko wtedy, kiedy jest akurat dokładnym proporcjem. Oczywiście w tym dokładnym kształcie, tej matrycy, jakim oryginale jest, piramida działa najlepiej, aczkolwiek sam kształt piramidy ma również oddziaływanie, kiedy nie jest geometrycznie identyczna z wzorcem piramidy, może być to działanie dużo słabsze po prostu. Im bliżej tego wzorca, tym to oddziaływanie jest stopniowo silniejsze. Ono oddziaływuje stopniowo, łagodnie. To nie jest tak, że dopiero nagle, ni stąd, ni zowąd zaczyna energia działać, jak jest dokładnie ten kąt. Nie, on będzie działać na każdym kącie, tylko w różnej mocy będzie. Tak. Jest pewna elastyczność w działaniu tych energii. No więc bardzo właśnie pomaga zasypiać. Ja odczułem też osobiście łatwiejsze oddychanie pod piramidą. Bardziej pozwala się dotlenić. Uspokaja oddech. Dobra, to dziękuję za porcję informacji o piramidach i runach. Dzięki bardzo. Dziękuję.